bardzo trudny mecz. Skąd się wzięła taka różnica między takim dobrym przełomem drugiej, trzeciej, kwarty i słabą końcówką trzeciej, trudnym momentem w czwartej? Bo zagraliście najpierw bardzo dobrze, potem końcówka bardzo trudna. Myślę, że w trzeciej kwarcie już stracili troszkę ten moment, kiedy wszystko wychodziło, graliśmy razem, dzieliliśmy się piłką. Wykorzystywaliśmy po prostu luki w obronie i w momencie, kiedy ktoś był otwarty, piłka do niego dochodziła i trafialiśmy. A w pewnym momencie zaczęło się to psuć, gdzie bodajże ja zacząłem na postawie coś 1 na 1 samemu, mimo że kolega był otwarty, za chwilę Adam Baczyński wejściem pod kosz wykreował szarżę. Za chwilę Mateusz Ponitka rzucił z dystansu troszkę za szybko i po prostu niestety tak jest to kolej rzeczy, że budując taką przewagę 15 punktów bodajże troszkę się zespół relaksuje i odpuszcza i to jest ten moment, kiedy niestety tak przeciwko takiemu zespołowi jak Bośnia nie należy odpuszczać, ponieważ jest to zespół ciężko walczący. Mówiłeś przed turniejem, że nie musisz rzucać, nie musisz być najważniejszym graczem. Dobrze zacząłeś, 6 punktów w pierwszej kwarcie, a potem Ponitka, Waczyński, Cel, Sloter, wszyscy dzisiaj dali coś od siebie. I o to chodzi, dlatego tak będzie do końca turnieju. Jeżeli zawodnicy będą trafiali, jeżeli zawodnicy będą grali, będą mieli ten rytm, będą atakowali obręcz i będą trafiali, ciągnęli zespół, nie ma najmniejszej potrzeby, żebym ja tutaj, nie wiem, forsował albo żądał piłek na postapie, czy żądał piłek, żeby zagrać jeden na jeden. Nie ma całkowicie takiej potrzeby. Nie wystarczy, że skupia się na mnie trochę obrona i ktoś inny będzie otwarty. Jak może mecz z Rosją jutro wyglądać? Nie mam żadnego pojęcia. Nawet nie wiem, kto tam gra plus Sergeja Moni, dlatego zobaczymy, co tam będzie się działo i na kasecie dzisiaj. Zaraz zostaniemy obejrzeć mecz również, ale prawda jest taka, że jest tutaj chodzi bardziej o nas. O nas, o nasz charakter, o nasze poświęcenie, energię, jaką mamy, koncentrację i tak naprawdę każdy z nas powinien wyjść i walczyć o swoje. Walczyć o swoje nazwisko, walczyć o swoje rodziny, o swojego kraju dla tych kibiców, którzy tutaj się dzisiaj stawili. Nie zwracam uwagi też na to, kim oni są, albo skąd oni są, ile oni zarabiają. Wychodzimy, gramy swoje i robimy to z sercem i myślę, że to jest to największa różnica.